Kilka tysięcy złotych chce przeznaczyć dyrekcja Wzgórza Zamkowego w Kielcach na zakup dla Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej kolejnego obiektu muzealnego. Mowa o armacie lotniczej, która stanie na dziedzińcu placówki. To nie jest nasza armata, to jest wypożyczona armata z Muzeum Orła Białego w Skarżysku, a chcielibyśmy, żeby obok niej stanęła druga, podobna, też przeciwlotnicza, z której mogliby korzystać w bezpieczny sposób zwiedzający wzgórze zamkowe. Wypożyczona armata stanowiła do tej pory bardzo istotny element ekspozycji. W czasie organizowanych w placówce pikników bądź innych imprez plenerowych cieszyła się ogromnym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i starszych, pełniąc niejednokrotnie funkcję edukacyjną. To przy niej zainteresowani mogli nie tylko się sfotografować, ale przede wszystkim pogłębić swoją wiedzę na temat historii uzbrojenia Wojska Polskiego. Te przeciwlotnicze armaty najbardziej nawiązują do tych armat z okresu II wojny światowej, właśnie te na platformie Boforsa. O taką będziemy się starać. Kiedy nowa armata trafi do OMPIO? Na razie nie wiadomo. Kierownictwo placówki pilnie śledzi kolumny ogłoszeniowe i czeka na informacje Agencji Mienia Wojskowego o demobilu.